Skąd wziąć kasę na podróże? Jak to możliwe, że od 4 lat nie pracujemy i mamy wystarczająco pieniędzy, żeby podróżować? Co zrobić, żeby mieć tyle czasu i pieniędzy? Dziś odpowiem na te wszystkie pytania. Nazywam się Sandra i od 4 lat podróżujemy samochodem terenowym, który nazywamy pieszczotliwie Złomkiem. Cztery lata temu sprzedaliśmy dom i zostawiliśmy nasze dobre prace. Dlaczego żeśmy to zrobili, o tym możecie przeczytać na moim blogu. Dzisiaj skupimy się na kwestii finansowej, bo to bardzo ważna kwestia. My też jak pracowaliśmy, to bardzo lubiliśmy podróżować. Podróżowaliśmy tyle, ile się da, ale zawsze chcieliśmy podróżować więcej. Wtedy wydawało nam się to niemożliwe, bo byliśmy uwiązani do naszej pracy. Dlatego dzisiaj właśnie nagrywam to wideo i chciałabym opowiedzieć, w jaki sposób do tego doszło, bo na pewno wielu z Was się zastanawia i może tak jak my kiedyś marzycie o tym, żeby więcej podróżować albo podróżować full time, czyli na pełen etat. My podróżujemy non-stop, od 4 lat mieszkamy w samochodzie i po prostu podróżujemy cały czas. Dobra, wobec tego, co zrobić, żeby mieć dużo pieniędzy, ale także dużo czasu na podróżowanie, bo można mieć dużo pieniędzy, dobrze zarabiać, ale dużo też pracować i po prostu nie mieć czasu na podróże, to jest problem wielu osób. W takim razie, jak dojść do tego etapu w życiu, mentalnie, zawodowo, aby można było mieć i czas, i pieniądze. Tak naprawdę sposobów jest kilka. Można na przykład wygrać na loterii. Ale bądźmy szczerzy, to mało prawdopodobne, prawda? Można podróżować z oszczędności. I my spotkaliśmy takie pary, które po prostu przez kilka lat pracowały bardzo intensywnie, często na przykład wyjeżdżając z kraju, jadąc do innego kraju, i po prostu nastawili się, że przez 2-3 lata intensywnie pracują, bardzo oszczędzają na wszystkim i później te oszczędności wykorzystują, żeby podróżować na przykład przez 1 rok. My nie byliśmy zainteresowani takim rozwiązaniem, dlatego że... nie wiem dlaczego. Nie, po prostu nie. Chodziło nam o to,
żeby podróżować cały czas, żeby jakby ten czas był taki nieskończony, żeby nie było tej presji. Wydaje mi się, że jak podróżujemy z oszczędności, to jest takie ciśnienie, wiecie, jak ta kubka tych pieniędzy się po prostu będzie malała, to jakby jest takie napięcie, ja bym miała takie napięcie. My mamy małe oszczędności, albo średnie oszczędności, bo wiecie, pieniądze i to takie pojęcie, dużo pieniędzy, ile pieniędzy, to jest kwestia względna. I o tym potem też powiem, jeżeli będę mówić właśnie o tym, ile my wydajemy. To jest naprawdę bardzo, bardzo względne, więc proszę, słuchając tego, co ja dzisiaj mówię, to miejcie na uwadze, że to jest tylko nasz sposób, nasze doświadczenie, nasz wybór. Wy możecie zrobić zupełnie inaczej, ale jeżeli tutaj jesteście właśnie dlatego, że chcecie zmienić swoje życie, mam nadzieję, że to wideo będzie dla Was pomocne. Tak więc można z oszczędności, ale moim zdaniem nie jest to najlepsza forma. Jeżeli jesteście młodzi, bo my już jesteśmy trochę wiekowi, myślę, że jeżeli jesteście młodzi, jak najbardziej, można zrobić sobie wtedy taki gap year, jak to się mówi na zachodzie, czyli taki jakby rok wolnego od pracy, nie wiem, po zakończeniu studiów bardzo jest to popularne, że osoby, które skończą studia, to przez rok podróżują. Wtedy najczęściej podróżują bardzo oszczędnie, żeby te ich oszczędności wystarczyły na jak najdłuższe podróżowanie. Tak więc nie, my nie podróżujemy z oszczędności. Drugą formą jakby zarabiania, czy możliwości podróżowania i zarabiania, będzie zarabianie. Dobra, lecimy. Drugą możliwością jest po prostu zarabianie w trakcie podróżowania. I w dzisiejszych czasach jest kilka możliwości. Jedna z nich to praca sezonowa. I też poznaliśmy takie pary, które właśnie w ten sposób podróżują po świecie. Po prostu jadą do jakiegoś kraju, wykonują tam pracę, na przykład do Islandii, bo tam można bardzo dobrze zarobić. Wystarczy pojechać tam na 3 miesiące i te pieniądze wystarczą na podróżowanie na rok. Tak więc można zrobić w ten sposób. Ale znów, wydaje mi się, że jest to bardziej rozwiązanie dla młodych. Tak mi się wydaje. Ale może się mylę. Ciekawa jestem. Jeśli macie też spostrzeżenia, jak będę mówić tutaj, to piszcie w komentarzach. Ja wszystko chętnie poczytam i potem może coś jeszcze dopowiem i dogram. Kolejną możliwością, która teraz bardzo się rozwinęła, jest praca zdalna. Przecież dzięki COVID-owi wiele osób przeszło na zdalną pracę. Jeżeli masz wykształcenie, myślę, że znalezienie zdalnej pracy nie jest w dzisiejszych czasach trudne. Jeżeli Twoja praca na to nie pozwala, może warto zastanowić się nad przebranżowieniem, jeśli podróże są marzeniem Twojego życia. Wszystko jest możliwe i pamiętajcie, że ograniczenia są tylko w Twojej głowie. Więc warto zastanowić się, czy nie zmienić zawodu lub firmy, w której pracujecie, na taką, która umożliwia zdalną pracę. Znamy wiele osób, które zdalnie pracują i w trakcie naszej podróży okazało się, że my też zaczęliśmy pracować zdalnie. Niestety. My tu ładnie chyba pracujemy. Za wcześnie Cię pochwaliłem. Nie jest tak źle, ale... A tam jest małpa. No. Dobra, wejdź. O. Wejdź na pierwsze zdjęcie, które wysłałeś. Na górze pisze szyć. Przyszło na lekcję angielskiego. No. Prowadzenie kanału na YouTube powoli zamienia się w moją pracę. W dzisiejszej chwili mogę powiedzieć, że właściwie to już jest praca
na pełen etat. No zarobki to... to powiem kiedyś indziej. O zarobkach na YouTube, ile zarabiam na prowadzeniu tego kanału, opowiem w kolejnym odcinku. Mam notatki. Zaglądam. Wydaje mi się, że praca zdalna jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o długoterminowe podróżowanie. Jednakże jest jeden minus pracy zdalnej. Nie jesteś wtedy w pełni swobodny. Żeby pracować zdalnie, potrzebujesz internet. Bardzo często podróżując, marzysz o tym, żeby spać na dziko, w pięknych, epickich miejscach, ale sorry, tam nie będzie internetu. Nie będziesz też mógł robić sobie wycieczek albo wstawać, o której ci się podoba. Jeżeli pojedziesz dalej, będziesz miał problem ze zmianą czasu i na przykład okaże się, że jak ty musisz zaczynać pracę o 7, to jest środek nocy gdzieś tam. Tak więc trzeba to przemyśleć i wziąć to pod uwagę. Będziesz nieco ograniczony, jeżeli zdecydujesz się na pracę zdalną w trakcie podróży. Twoja podróż będzie dostosowana, sposób, w jaki będziesz podróżował, będzie musiał być dostosowany do twojej pracy. Szczególnie jeżeli będziesz musiał pracować na pełen etat. My teraz właśnie mamy przedsmak tego, bo od jakiegoś czasu Niedźwiedź prowadzi lekcje angielskiego i pracuje w tej chwili, no mogłabym powiedzieć, mniej więcej na 1/3 etatu. W porywach do pół, zależy. I właśnie pogubiliśmy trochę ludzi, trochę uczniów, właśnie z tego powodu różnicy czasowej, tego, że my nie zawsze mamy dostęp do internetu, że są osoby, które potrzebują na przykład w stałym grafiku, w stałych godzinach, a my nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Tak więc są takie prace zdalne, które są bardziej elastyczne, na przykład jak pracujesz na zlecenie i możesz to wykonać w dowolnej chwili i potem gotową pracę wysyłasz. Wtedy znajdziesz sobie miejsce z dobrym internetem i to po prostu wyślesz wtedy, kiedy tobie odpowiada. Natomiast jeżeli musisz być w tej pracy zdalnej od do, no to będziesz mógł podróżować tylko po Europie lub innych cywilizowanych krajach, miejscach. Moim zdaniem najlepszym sposobem na to, żeby mieć pieniądze i podróżować zupełnie swobodnie, jest dochód pasywny. Czym jest dochód pasywny? Dochód pasywny to jest pozyskiwanie pieniędzy bez faktycznie pracowania albo z minimalnym wkładem. Na przykład jak jesteś na rencie czy emeryturze, otrzymujesz pieniądze, ale jakby nic nie robisz. Robiłeś wcześniej, oczywiście, żeby zapracować sobie na tą emeryturę czy rentę, bo płaciłeś składki. Ale w tej chwili otrzymujesz te pieniądze bez wykonywania żadnej pracy. To jest właśnie dochód pasywny. Dochód z nieruchomości. Jeżeli wynajmujesz mieszkania, bez względu, czy są to domki letniskowe, czy są to mieszkania, domy, które wynajmujesz na stałe. Ten dochód będzie twoim dochodem pasywnym. Niektórzy też zarabiają na przykład na kryptowalucie i tak dalej, choć nie jestem pewna, czy możemy to nazwać dochodem pasywnym, bo jednak tam musisz codziennie tego wszystkiego pilnować, bo to wszystko szybko się zmienia. Można też zarabiać na podróżowanie podróżowaniem. Przecież jest wielu podróżników, którzy po prostu żyją z podróżowania i w ten sposób finansują swoje podróże.
prowadząc kanał na YouTube, potem pisząc książki, robiąc różnego rodzaju prelekcje, wystąpienia, jakiś sklep mają, gadżety, no dużo, dużo różnych możliwości dookoła tego wszystkiego. I jak ktoś jest sprytny i dobrze mu idzie, to naprawdę można na tym świetnie zarobić, bez problemu sfinansować wszystkie swoje zachcianki podróżnicze i jeszcze zostanie na mały domek. No, wszyscy wiemy, o kim mówimy, prawda? I niekoniecznie nawet trzeba prowadzić kanał na YouTube, bo nie wiem, czy znacie taką instagramerkę Dodo Nitter, która nie prowadzi kanału, ona ma tylko Instagram, ale pisze też książki i po prostu tak jej świetnie idzie, że też sobie domek ostatnio postawiła w Polsce. Tak więc jest możliwe, ale nie jest to łatwe, czego ja jestem najlepszym przykładem, po prostu. A, pani porażka. No, więc nie bierzcie ze mnie przykładu, jakby ktoś chciał, to zróbcie to lepiej. Mam nadzieję, że to wideo i kilka następnych, które mam w planie nagrać, pomogą Wam nie popełnić tych samych błędów, które ja popełniłam. Wobec tego doszliśmy do ostatniego pytania. Skąd my mamy pieniądze na podróżowanie? Który z tych różnych dochodów możliwych finansuje nasze podróże? Do całkiem niedawna w 100% nasze życie było finansowane przez dochód pasywny. Dochód z nieruchomości. My mamy w tej chwili 4 mieszkania w Anglii, które wynajmujemy. Są to mieszkania na wynajem. I z tego właśnie otrzymujemy dochód. Był to dochód, bo zaraz powiem dlaczego. Był to dochód nie duży i nie mały, bo znowu to wszystko jest bardzo względne. Ale dla nas taki wystarczający, taki akurat, jeżeli chodzi o nasze wydatki. Więc to, co żeśmy zarobili, w 100% żeśmy wydawali. Niestety nic nie trwa wiecznie. I tak jak w Polsce kredyty mieszkaniowe, bo nasze mieszkania są na kredyt, kredyty mieszkaniowe poszły w górę i po prostu słuchajcie, 2 razy do góry. Skoro nasze kredyty poszły 2 razy do góry, to znaczy, że nasze dochody poszły w dół i mamy o połowę mniej pieniędzy. Na szczęście, dokładnie w tym samym czasie ja zaczęłam zarabiać na YouTube jako takie pieniądze. No takie, które już mogły mi zapłacić za zakupy w sklepie. A to już jest coś. Dlatego właśnie też przycisnęłam trochę więcej z tą produkcją, bo materiałów mam bardzo dużo i mi nie brakuje i na pewno chciałabym prowadzić kanał na YouTube jako taki dochód dodatkowy. Ja powiem szczerze, że nie chciałabym opierać całych swoich podróży. Uważam, że opieranie podróży o dochód z YouTube'a jest bardzo ryzykowny. Dlatego, że dochód z kanału YouTube jest bardzo niepewny. Dziś masz, jutro nie, w każdym miesiącu jest inna kwota. Bardzo ciężko byłoby mi podróżować, żyć tylko i wyłącznie na
dochodach z kanału. Ale to też jest, tak jak mówiłem, moje zdanie i to też jest związane z tym, że ten dochód w tej chwili nie jest jeszcze wystarczający, żebyśmy my wszyscy, czyli ja, niedźwiedź i trzy ogony i samochód, żeby to wszystko można było utrzymać z tego, co my na kanale zarabiamy. Być może to się kiedyś zmieni, nie wiem, ale nigdy nie chciałabym kłaść wszystkiego na jedną kartę. Po angielsku mówi się don't put your eggs into one basket. Nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka. To jest taka w sumie rada życiowa, nie tylko jeżeli chodzi o finansowanie podróży. Dobrze jest mieć dochód z różnych źródeł, wtedy, jeżeli z jakiegoś powodu jedno źródełko wyschnie, no to będziesz miał mniej, oczywiście, że poczujesz różnicę, ale dramatu nie ma, bo masz dochód gdzieś indziej. I uważam, że trzeba mieć dochód przynajmniej z dwóch źródeł, a jeszcze lepiej z trzech. Tak więc my na pewno będziemy bazować na uczeniu angielskiego. Od razu mogę tutaj zdradzić, że właśnie planuję na krótki czas w tym roku wrócić ja także do uczenia. Być może też nagram jakiś kurs online, zobaczymy. Bardzo bym chciała, myślałam o tym już bardzo długo, ale też ciągle nie starcza czasu. Więc nie obiecuję na 100%, ale zobaczymy. Jeżeli ktoś byłby chętny, to możecie już napisać w komentarzu. Będę wiedziała, że jest zainteresowanie i warto to robić. Na pewno będzie Niedźwiedź kontynuował z prowadzeniem lekcji. Ja będę kontynuować prowadzenie kanału. Jeżeli będziecie oglądać i klikać i udostępniać, to będziemy mieli byt zapewniony. Razem oczywiście z naszym dochodem pasywnym z wynajmu nieruchomości. Pięknie dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się, że pooglądaliście do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zostawcie komentarz. Nie bądźcie anonimowi. A jeżeli uważacie, że to wideo może się komuś przydać, to bardzo proszę podajcie dalej. Dziękuję też pięknie naszym wspaniałym wspierającym, którzy również pomagają nam właśnie w realizowaniu naszych podróżniczych marzeń. Bez Was wiele z naszych wyczynów nie byłoby możliwe. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. W kolejnym wideo opowiem o dochodach z YouTube. Konkretnie, ile, w jaki sposób. Jest to bardzo ciekawe. Nawet jeżeli nie chcecie prowadzić kanału, to muszę Wam powiedzieć, że warto będzie pooglądać, bo jest to fascynujące, jak to wszystko działa. Na razie, kochani, do następnego. Pa! A co z emeryturą? Przecież wiecznie nie będziecie młodzi. Co i róż dostaje takie komentarze. My już nie jesteśmy młodzi, a emeryturę mamy zapewnioną. Nasze nieruchomości są naszą emeryturą.